Bardzo dziękuję za to zaproszenie, za to przywitanie. To ogromny zaszczyt być tutaj. Tym bardziej, że akurat tak się to dla mnie składa osobiście bardzo fortunnie, że w tym miesiącu mija 100. rocznica urodzin mojego najukochańszego pisarza Stanisława Lema, więc właściwie ciągle gdzieś o nim mówię. Ledwie tutaj skończę, to wsiadam w samochód i pędzę do Sosnowca też, żeby tam mówić o Lemie. No i akurat kiedy się mówi o Lemie w dzisiejszym świecie, w kontekście naszych czasów, poza wszystkimi jego zasługami, no bardzo a propos myślę tej konferencji jest to, że on był z całą pewnością pierwszym człowiekiem w Polsce, jednym z pierwszych na świecie, którzy ostrzegali przed zagrożeniami związanymi z internetem. Pierwsze ostrzeżenia Lema, że z tego mogą wyjść pewne złe, pewne negatywne zjawiska, pochodzą jeszcze z roku 1995. I to jest no tak wcześnie, jak w ogóle to było możliwe. Wtedy w ogóle zaczęliśmy używać słowa internet. Przedtem przez jakieś 30 lat sieć funkcjonowała bez nazwy dla globalnej sieci, gdyż no nie było jeszcze globalnej sieci, były te pojedyncze inicjatywy, które ustalono i w 95 otwarto dla normalnego człowieka, przeciętnego. Przedtem trzeba było mieć specjalne jakieś na przykład akademickie uprawnienia do korzystania z internetu. Od 95 teoretycznie mogli korzystać już wszyscy. Może nie od razu zaczęli wszyscy, ale bardzo szybko się nastąpiło to upowszechnienie. No i niestety te głosy ostrzeżeń formułowane przez Lema właściwie wtedy całkowicie zignorowano, nie posłuchano tych pierwszych pesymistów, których było bardzo niewielu. No jestem też, czuję się ja osobiście z tym winny, ponieważ wtedy byłem już młodym dziennikarzem i bardzo się tego dzisiaj wstydzę, ale napisałem nawet polemikę ze Stanisławem Lemem. To było 20 lat, parę lat temu. To było bardzo głupie z mojej strony, bo jak czas pokazał, Lem ze swoimi ostrzeżeniami miał 100% racji, a ja miałem 0%. To nawet nie było tak, że prawda leżała po środku, jak to się czasami mówi. Dlaczego moje pokolenie, bo muszę tutaj podkreślać, cały czas używać tej liczby mnogiej, bo to byliśmy my. Nie, muszę podkreślić, że walę się także tutaj przepraszająco w swoje piersi, nie tylko w cudze. To ogromna była wina także tutaj mnie osobiście. Jestem winny, kropka. Więc jesteśmy kolejnym pokoleniem, które będzie pisało jakieś wspomnienia pod tytułem Byliśmy głupi. Dlaczego byliśmy tacy głupi z tym internetem? Jak tak próbuję sobie przypomnieć wtedy, dlaczego myślałem, że z tego nie wychodzą żadne zagrożenia? No to z kolei jakby moi rówieśnicy są ostatnimi ludźmi, którzy jeszcze pamiętają ten taki elitarny internet, kiedy właśnie trzeba było mieć jakieś specjalne zezwolenie na korzystanie z sieci i jeżeli ktoś korzysta w sposób nieodpowiedni, to na przykład uczelniany czy instytutowy administrator sieci mógł mu w ogóle te uprawnienia odebrać. Więc takie pytania, co będzie, jak jakieś fake newsy ktoś będzie wrzucał albo hejtował kogoś, albo naruszał czyjąś prywatność. Odpowiedź na to pytanie w roku 1994 wydawała się oczywista. Administrator sieci zabierze mu dostęp. Kropka. I trochę płynnie przeszliśmy z tamtego internetu do tego, który znamy dzisiaj. I no, moje pokolenie, że znowu to powtórzę, strasznie naiwnie wierzyło, że da się ten etos akademicki przenieść właśnie do internetu takiego ogólnego przeznaczenia. To raz jeszcze powtarzam, to była po prostu czysta i zwyczajna głupota i osoba przenikliwym umyśle, takie jak Lem, no po prostu od początku wiedziała, że to nie będzie tak wyglądało. Ubocznym skutkiem tego naszego zauroczenia internetem z czasów akademickich było to, że ci pierwsi przedsiębiorcy internetowi, zakładający przyszłego Amazona, przyszłego Google'a, właściwie no, czasami to od początku działał pod tą nazwą, wydawali się nam, i to już mówię nawet nam studentom Uniwersytetu Warszawskiego, wydawali się nam no, kimś z nas po prostu, bo
inaczej się zachowywali niż prezesi typowych korporacji. Nosili te bluzy z kapturem, jak Mark Zuckerberg do dzisiaj, więc oczywiście to, że korporacje są złe, że są niebezpieczne, to jakby niby wszyscy wiedzieli, to był właściwie stereotyp popkulturowy, ale w przedziwny sposób udało się wmówić tym internetowym korporacjom na samym początku i bardzo długo to całkiem sprawnie działało, że to nie są korporacje, że po prostu my tutaj jesteśmy takimi dwoma doktorami ze Stanforda, których doktoraty, no tak się szczęśliwie złożyło, że przełożyły się na startupa, który odnosi sukces. Ale ponieważ te usługi były oferowane za darmo w wielu wypadkach i do dzisiaj są za darmo w wielu wypadkach, to właściwie daliśmy, właściwie uwierzyliśmy, że to nawet nie są komercyjne przedsiębiorstwa, tylko że to niemalże jest jakaś filantropia, że im się udaje namówić banki do sfinansowania tego, żebyśmy wszyscy mieli lepszy dostęp do informacji. No coś cudownego, czego tu nie lubić. I w związku z tym, gdybyśmy sobie wyobrazili podobną konferencję tak równo 10 lat temu, równiusieńko 10 lat temu, wrzesień 2011, no to wyglądałaby ona tak, że przede wszystkim gdzieś tutaj za mną byłyby logotypy Google'a na przykład, który by płacił za to wszystko. Organizatorami byłyby fundacje finansowane przez Google'a, przez Facebooka. Wtedy nie było w tym żadnego wstydu, w tym, że się bierze pieniądze od tych wspaniałych korporacji. Od tych wspaniałych, no udają korporacje, ale tak naprawdę są nasi koledzy bardzo sympatyczni akademicy. I no, dochodziłem na takie konferencje, bywałem na nich, więc szczególnie uderzające na nich, i mam nadzieję, że dzisiaj się tego już nie powiela, szczególnie uderzające było na nich to, że wszystkie porady dotyczące tego, jak bezpiecznie korzystać z internetu, już wtedy, w tym roku 2011, udzielane przez ekspertów na takich konferencjach były. Każdy człowiek, który tego słuchał, od razu instynktownie czuł, że one nie mają sensu, te porady. Są niemożliwe do wcielenia w życie. Bo eksperci radzili na przykład, żeby nie zamieszczać w internecie danych osobowych w ogóle. Nie podawać numeru dowodu osobistego, zwłaszcza nigdzie, ani takich w ogóle danych, po których można nas identyfikować, poglądów politycznych i tak dalej. No wspaniałe to jest, ale przecież podawania bardzo konkretnych danych osobowych przecież żądają od nas banki, hotele, biura podróży. Teraz w Polsce żąda od tego Główny Urząd Statystyczny. I właściwie to co ja mam robić? I na to taki ekspert przeważnie nie udzielał odpowiedzi wymijającej. Że jeżeli twój pracodawca wymaga od ciebie podawania przez internet danych osobowych, albo jeżeli twój pracodawca cię zmusza do założenia konta na Facebooku, no to zmień pracodawcę i weź kredyt. Mniej więcej tak wyglądały wtedy te porady. Więc konferencje tego typu były w takim narastającym stopniu coraz bardziej bezsensownym biciem piany, ponieważ przede wszystkim chodziło o to, żeby nie zauważyć słonia w pokoju, słonia, którego logotyp w ogóle wisiał za plecami prelegenta, czyli tego, że prawdziwym zagrożeniem dla wolności słowa, dla prywatności, nawet nie są jacyś ci tajemniczy hakerzy, którzy coś wykradną w kominiarce. Zazwyczaj się pokazuje hakera na stokowym zdjęciu, że to ktoś w kominiarce siedzi przy laptopie. To nie oni są zagrożeniem, tylko te wielkie, wspaniałe, ogromne firmy, które no de facto przejęły władzę nad internetem. W dużym stopniu za sprawą tego, że politycy z mojego pokolenia, no tu już mogę być niewinny, że nie ja osobiście, ale no właśnie moi rówieśnicy podejmowali te kluczowe decyzje o tym, żeby nie uruchamiać postępowania antymonopolowego, kiedy można to było zrobić 10 lat temu, żeby nie regulować, właśnie deregulować, żeby jak najbardziej ułatwiać. Więc mam w tym też jakiś kamyczek, jeszcze raz to powtórzę, jakiś kamyczek ze swojej winy, no to może nie ja siedziałem w gabinecie, w którym podejmowano takie decyzje, ale pewnie dałoby mi się znaleźć jakiś artykuł w gazecie, w którym piszę, że to słuszna decyzja, bo boję się, co tutaj można na mój temat wyskrobać, wygooglać. No bywałem na tych konferencjach, bywałem na nich jako prelegent, też udzielałem takich bezsensownych porad. No właśnie.
Więc ówczesne porady, no na szczęście to się bardzo zmieniło. Uświadomiliśmy sobie ich absurd, no przede wszystkim za sprawą afery Snowdena. Różnie można oceniać to, co on zrobił, ale jeden taki no, bezpośredni skutek był taki, że do wszystkich już dotarło, że korporacje to korporacje i nawet jeżeli ich prezes chodzi w bluzie z kapturem, to w praktyce wcale nie znaczy, że jest takim fajnym, bezinteresownym filantropem, za jakiego jeszcze przed chwilą próbował uchodzić. Więc wylądowaliśmy w efekcie w sytuacji pewnego okresu przejściowego, co jest stawiam no, mnie tak osobiście w szczególnie niezręcznej sytuacji, ponieważ no, zwłaszcza po publicystach, którzy się zajmują technologiami, ludzie często oczekują jakichś konkretnych prognoz, co z tego wszystkiego wyjdzie. Ja nie jestem umysłem klasy Stanisława Lema, nawet jednej setnej klasy Stanisława Lema, więc ja nie będę formułował żadnych prognoz, tym bardziej, że cały czas czuję się, że się spektakularnie wygłupiłem, przewidując, że z internetu wyjdą same dobre rzeczy, a byłem o tym naprawdę głęboko przekonany. Jeszcze kilkanaście lat temu dałbym się za to pokroić. Natomiast no, to, że nadejdzie ten okres przejściowy, to przynajmniej to... jakoś no od pewnego czasu, ponieważ co roku mam zajęcia o tym ze studentami Kolegium Civitas, więc to, że oni nie powinni, kolejne roczniki, że nie powinny za bardzo przyzwyczajać się do obecnego stanu, bo zanim państwo skończą te studia, i mówiłem, to już będzie wyglądało zupełnie inaczej. Przy czym no, tempo wydarzeń w tej akurat dziedzinie jest takie, że po prostu zeszłym rocznikiem miałem tak, że mam tam między innymi takie zajęcia poświęcone konkretnie kwestii hejtu, banów i tak dalej. I pomiędzy zajęciami na ten sam temat ze studentami stacjonarnymi i zaocznymi wydarzył się ban Twittera dla prezydenta Donalda Trumpa. Rzecz, która kiedyś wydawała się nie do pomyślenia i to jeszcze nie tak dawno wydawała się nie do pomyślenia. Tymczasem człowiek, który się mówi o internecie ze studentami, jest w takiej sytuacji, że po prostu z tygodnia na tydzień nagle się wydarzy coś, co jeszcze na zajęciach z poprzednią grupą wydawało się niemożliwe, wydawało się nierealne. Więc obecny okres przejściowy, o nim można powiedzieć tylko tyle, że z całą pewnością za rok czy za dwa lata wyjdziemy z tego wszystkiego z jakimiś już silnymi mechanizmami regulacyjnymi. Presja na to, żeby regulować internet, jest ogromna po obu stronach Atlantyku. I mówię tutaj o krajach demokratycznych, znaczy Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, bo w te mrzonki, że wolnego i nieskrępowanego internetu Chiny i Rosja w zasadzie no, nie dały się na to nabrać nigdy i od początku szykowali się na przyszłość uregulowaną. Musimy więc wszyscy przygotować się na to, że nadejdą jakieś regulacje i te regulacje mogą bardzo radykalnie zmienić sposób, w jaki korzystamy z internetu. Zarówno my jako internauci, użytkownicy no, Facebooka, kłócący się o to, czy no, o różne rzeczy, na które się kłócimy na Facebooku, ale także w zawodach, które wykonujemy, bo jednym z ubocznych skutków tej deregulacji, tego, że internet wydawało się przez pewien czas, jeszcze raz powtórzę, nam, nie jakimś im, tylko niestety nam, wydawało się nam, że najlepiej będzie, że internet, nie, właśnie, że wyjąć go spoza prawnych regulacji, bo politycy są analogowi, tak nam się wydawało, nie nadążają za myśleniem cywilizacji cyfrowej, więc najlepiej, żeby ona sama się rozwijała i żeby fachowcy, czyli w domyśle właściciele tych firm, ci, których doktoraty stały się startupami, że najlepiej, żeby to oni sami regulowali swoją działalność, tak nam się wydawało. I ubocznym skutkiem tej postawy jest to, że bardzo wiele naszych uprawnień konstytucyjnych, ustawowych zaczyna się sprowadzać do czegoś podrzędnego wobec licencji usługi użytkownika, do słynnego EULA, w którym klikamy na zgadzam się, oczywiście nie czytając tego, na co się zgadzamy, ponieważ nie mamy fizycznej możliwości, żeby się zgadzać. Ktoś to podsumował, że gdyby te odpowiedzi miały być szczere, to znaczy gdyby przeciętny człowiek naprawdę czytał te wszystkie 200 stron każdego regulaminu, na który się zgadza kliknięciem, zajmowałoby to po prostu miesiąc rocznie. Nie, więc po prostu cały ten układ jest oparty na pewnej hipokryzji, że zgadzamy się na to wszystko.
nie wiedząc nawet na co się zgadzamy. Natomiast zgadzamy się na warunki świadczenia usług przez Google, przez Facebooka i tak dalej. I nagle to, że mamy zapisane w Konstytucji wolność słowa, swobodę zrzeszenia, to się robi mniej istotne wobec tego, że zgodziliśmy się na to, żeby jednak Facebook tam nałożył bana, zamknął konto, wykasował, żeby Google usunął kanał czyjś z YouTube'a, żeby Twitter zabanował, można różnie oceniać urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To wszystko nagle okazuje się, że te niby bardzo ważne, wykute w marmurze zasady są mniej istotne od regulaminu świadczenia usług. I dla ludzi związanych z edukacją też jest interesujący, moim zdaniem, aspekt uboczny, że to, co my mamy zapisane na przykład w ustawie oświatowej, w ustawie o szkolnictwie wyższym i tak dalej, to też zaczęło się robić za sprawą pandemicznego roku, no szczególnym przypadkiem do warunku świadczenia usług przez Microsoft, przez Teams, przez Zooma, przez Google Meet, czy gdzie tam... Rozumiem, że mówię częściowo właśnie do kolegów ze świata edukacyjnego, czyli wykładowców, nauczycieli, wychowawców, więc nagle te ustawy, które nam nadają pewne warunki, wszystko jedno, możemy się zgadzać z tymi ustawami czy nie, ale przyjęło je przynajmniej polskie państwo, polski parlament, że nagle to wszystko się robi nieistotne wobec warunków świadczenia usług. O ile mi wiadomo, jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku, żeby na przykład Microsoft nałożył bana na nauczyciela, bo nie podobało mu się to, czego ten nauczyciel uczy swoją młodzież. Ale ta teoretyczna możliwość istnieje. W dodatku wszyscy kliknęliśmy. Ten nauczyciel też kliknął, no, zgadzam się. Jego uczniowie kliknęli, no, zgadzam się. I oczywiście na razie powiedziałbym, że to jest nie do pomyślenia, żeby Microsoft czy Zoom czy Google coś takiego naprawdę zrobił. Ale przypomnę, że od tego, że ban na Trumpa jest absolutnie nie do pomyślenia, do tego, że no tak, tak, normalnie zdarzają się takie rzeczy. Przeszliśmy w ciągu tygodnia, dwóch tygodni. Po prostu pamiętam bardzo dokładnie te dwa zajęcia na ten sam temat, na których ten sam temat inaczej ze studentami, jeszcze raz to powtórzę, stacjonarnymi, opisywałem to jako coś hipotetycznego, ale bardzo mało prawdopodobnego. A na zajęcia z niestacjonarnymi już musiałem przerobić prezentację. Swoją drogą naprawdę zazdroszczę tym ludziom, którzy co roku uczą tego samego i nie muszą przerabiać prezentacji. Ja je muszę z tygodnia na tydzień po prostu w takiej sytuacji zwłaszcza pisać od nowa. A więc pytanie, kiedy firmy, którym powierzyliśmy techniczną obsługę edukacji, zaczną z tego korzystać? Kiedy ta strzelba wisząca na ścianie wypali? Nie wiem, ale doświadczenie mówi mi, że to potrafi się wydarzyć bardzo szybko. No i samo w sobie jest to moim zdaniem niepokojące. Łagodnie bym to ułożył. I na razie nie mam za bardzo pomysłu, co my możemy z tym zrobić. Tym bardziej, że jednocześnie no, prawdopodobnie działania mnie jako jednostki, nawet tego państwa, jako jednego z państw Unii Europejskiej, są w gruncie rzeczy drugorzędne wobec tego, jakie na przykład konkretne regulacje przyjmie Parlament Europejski, co zrobi Komisja Europejska, jak się potoczą postępowania antymonopolowe, które już się zaczęły i tak dalej. I bardzo ubolewam nad tym, że gdy mówimy o relacjach Polski z Unią, w ogóle nie mówimy o tym, a to są strasznie ważne rzeczy, które rozstrzygają się teraz. To znaczy teraz gdzieś tam obradują w Strasburgu, w Brukseli i też zastanawiają się nad tym, jakie znaleźć rozwiązania i jakby nasze media, to też, znowu to jest wina nas jako pewnej branży, jako całości. No, mamy ciekawsze tematy po prostu zawsze. Bo zawsze potem jest ten hasło, że czytelnika to nie interesuje. Ileż ja razy to słyszałem. Więc co możemy zrobić my jako inna grupa, jeszcze inne my? W dzisiejszych czasach człowiek należy do różnych takich grup, więc ja mam też jeszcze inne my. My właśnie ludzie związani jakoś tam z edukacją. No, ja staram się przede wszystkim na własnym strasznym przykładzie tego, jak bardzo sam z siebie zrobiłem głupka, wierząc w to, że z internetu widzą same dobre rzeczy i polemizując z moim najkochańszym pisarzem, mówię to młodzieży, mówię to studentom, mówię to uczniom, że pamiętajcie, że nie możecie się dać nabrać na to, że internetowe firmy chcą waszego dobra. A
młodzież, dzieci pozostały dla nich, zwróćmy uwagę na to, już taką ostatnią grupą, która to z taką naiwnością jeszcze jest w stanie pokochać, jeszcze uwierzyć, że firmy internetowe chcą tylko ich dobra. No już my po pierwsze się sparzyliśmy na własnej skórze, po drugie w ogóle jesteśmy, no, trudno jest nam, troszeczkę trudniej jest na to nabrać. Ładne emoji to jest jeszcze za mało, żebyśmy kogoś polubili. Natomiast młodzież, dzieci, no, obserwuje to troszeczkę z przerażeniem, jakby jednak ciągle wchodzi w ten świat z taką pierwotną naiwnością, z przekonaniem, że tak jak Facebook działał dzisiaj, tak samo będzie działał za rok na przykład. Nie wiem, jak państwo na swoich przykładach, ale ja u siebie widzę taką na twarzach młodych ludzi takie niedowierzanie, że to się może nagle zmienić. Młodzi ludzie mają skłonność do tego, przepraszam za tę generalizację, że świat będzie zawsze taki jak teraz. Jeszcze żeby w to wierzyć, bo jeszcze nie zdążyli zobaczyć jakichś wielkich przemian, które już zdążyliśmy zobaczyć my. No więc co my możemy robić? Najgorsze, co możemy zrobić, to powtórzyć ten błąd sprzed 10 lat. Błąd, który byśmy usłyszeli na podobnej konferencji 10 lat temu, więc zaklinam wszystkich państwa, żebyśmy starali się go unikać. Znaczy, to jest błąd udzielania porad, o których z góry wiadomo, że są niemożliwe do użycia. Bo bardzo mądrze jest powiedzieć oczywiście dzieciom, że ten czas ekranowy, ten czas, który spędzają w sieci, że powinien być ograniczony. I można tu sobie wymyślać jakiś pomysł, że godzinę dziennie, 2 godziny dziennie, albo na przykład z telefonem tyle czasu, z laptopem tyle czasu. No różne rzeczy można sobie wymyślać, ale pandemia to już przekreśliła i unieważniła. Niestety nie wiemy. W każdej chwili każdy człowiek edukacji wisi pod tym mieczem Damoklesa, że nigdy nie wie, czy mu wyślą grupę czy klasę i jego samego na zdalne nauczanie, na kwarantannę. Więc reglamentowanie czasu ekranowego padło jedną z ofiar koronawirusa. To jeden z tych zgonów. To był zgon właśnie samej takiej instytucji. Nie możemy już limitować, bo jako rodzice, jako wychowawcy, bo tak do końca nawet, oczywiście no, dziecko nas może nie być do końca szczere, co ono tak naprawdę robi. Może powiedzieć, że odrabia pracę domową, a w rzeczywistości ogląda zabawny film o kotkach, ale to też może być praca domowa. Opisz swój ulubiony film o kotkach, więc no właśnie. Więc limitowanie czasu to już umarło. Nie przeforsujemy tego. To znaczy, my możemy sobie forsować, a wirus sobie z tego zakpi i młodzież i tak przymusowo wyląduje na tym zdalnym nauczaniu. Więc no, moim zdaniem najważniejsza lekcja z tych ostatnich 20 lat błędów jest taka, że 20 lat temu popełniliśmy błąd wiary w to, że internet będzie mógł się obyć bez państwowych regulacji, bez nawet transnarodowych regulacji. To był głupi pomysł, który moim zdaniem generalnie, no należy go już skreślić. Znaczy, jeżeli ktoś jeszcze wyjdzie z pomysłem, że najlepiej pozwolić firmom internetowym, żeby same między sobą na przykład regulowały swoją działalność, bo tam są fachowcy, bo oni się na tym znają. A dosłownie takie coś byśmy słyszeli na takiej konferencji 10 lat temu. No to jeżeli ktoś jeszcze z tym teraz wychodzi, to odeślijmy go wehikułem czasu, żeby wrócił do epoki, w których jeszcze to nie był skompromitowany pogląd. Moim zdaniem teraz już. No i osobne jest pytanie, czy ufamy swojemu państwu, czy kto powinien rządzić i tak dalej, to nie jest temat na teraz. Jedno, co dla mnie nie ulega wątpliwości, to to, że nie możemy dłużej tolerować, znaczy dłużej w sensie paru lat, sytuacji, w której o tym, czego nauczyciel może uczyć swoich uczniów, decydują warunki świadczenia usług przez Teamsy, czy warunki świadczenia usług przez... To musi być jakoś inaczej uregulowane ustawowo. To jest temat na osobną zupełnie prezentację, zupełnie osobny wykład. Ja się nie czuję kompetentny, poza tym, jak już mówię, raz się wygłupiłem, to wolałbym drugi raz do tej rzeki nie wchodzić. Wolałbym, że ktoś mądrzejszy ode mnie to napisał. Serdecznie państwa zapraszam. Może kogoś zainspiruję, może będzie jakaś z tego burza mózgów. Natomiast moim zdaniem jedyne realistyczne, dalekosiężne wyjście z tej sytuacji są nowe regulacje. Wiele ustaw trzeba będzie napisać w tym celu na nowo, ale po prostu nie ma innego wyjścia. A na razie jesteśmy w chaotycznym okresie przejściowym, w którym jedyne, co możemy robić, to pobudzać naszych uczniów, naszych studentów do wątpienia, do nieufności, do poszukiwania prawdy na własną rękę. Sam się staram to robić, no i serdecznie trzymam kciuki za państwa wysiłki w tej dziedzinie. Do usłyszenia, do zobaczenia przy jakiejś okazji.
Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za tę wspaniałą... Jeszcze raz dziękuję, to zaszczyt naprawdę. Wspaniałą prelekcję. To znów jest ten miły moment, kiedy mam obok żywego człowieka. Bardzo to jest przyjemne. Aż się chcę dotykać po prostu, bo też mam deficyt. Prawda? Wszyscy mamy jakieś deficyty po tym czasie pandemicznym. Ale chciałabym zapytać o jedną rzecz. To pytanie takie korytarzowe. Napisał pan książkę, wszyscy wiemy, w 2013 roku Internet, czas się bać. No i pytanie, czy my się teraz mamy bać bardziej, czy ciut mniej? Rzeczywiście, gdybym pisał sequel, to czas działać. Czas działać, tak bym teraz zatytułował. No, jakieś tam regulacje prawne jednak są przygotowywane i teraz no, trzeba się im uważnie przyglądać. Nie wiem, brak ludzi w jakichś konsultacjach. Są, no, czasami Unia Europejska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach online nad tymi projektami. No i wreszcie świat się zabrał za naprawianie tego, co zepsuł to 20 lat temu. Tak, powstają też tutaj z tematyki naszej konferencji, powstaje strategia na rzecz bezpieczeństwa dzieci w środowisku cyfrowym. No i też pytanie, czy my to prawo dziecka na przykład do rzetelnej, pełnej informacji, do swobody myśli możemy jeszcze zapewniać? No na razie niestety. Cały czas możemy je zapewniać wyłącznie właśnie w ramach tego świadczenia usług przez te firmy internetowe. No, czyli możemy w takim zakresie, w jakim to się opłaca Krzemowej Dolinie, czyli... To na razie nam się kurczy ta możliwość, ale powinniśmy walczyć i zaczęliśmy już walczyć. Znaczy my jako świat, my jako ludzkość. Dziękujemy za ten konkretny impuls do działania.